Przyjaciółki postanowiły, że pozwolą sąsiadowi zdecydować, którą z nich woli. Obie starają się zrobić na nim jak najlepsze wrażenie i każda ma nadzieję, że wybierze właśnie ją. Lasagna, moja specjalność. Tylko, że trochę ostygła, trzeba ją do piekarnika wrzucić. Cudownie pachnie. Czy ja się zajmę winem? Proszę bardzo. Mamy już otwarte jedno, także to będzie na później. Super. Słuchaj, pomógłbyś mi z piekarnikiem? Pomógłbyś mi go nastawić? Jasne. Tutaj, tutaj temperaturę i jakbyś wcisnął ten drugi guzik. Super, ekstra. Dzięki. Ala, ty nie pijesz, prawda? Bo miałaś jeszcze gdzieś tam jechać autem później. Wiesz co, zmieniłam zdanie, jednak się napiję. To jest sosem bolońskim, prawda? Tak, z wołowiną. Gdzie są talerze? Tam, weź dwa, proszę. Dlaczego dwa? Bo Jolka nienawidzi wołowinę, wiesz, zostanie więcej dla nas tym sposobem. Ale co ty opowiadasz za głupoty? Nie, wprawdzie rzadko jadam wołowinę, ale twoją lasagne oczywiście spróbuję. A, no to w takim razie... Tak, zresztą, Ala, z tego co pamiętam, to jeszcze dzisiaj rano byłaś wegetarianką. Ej, okej. Wyluzujcie trochę. Wy się tak zawsze sprzeczacie? Nie, nie zawsze. W sumie to sprzeczamy się, odkąd cię tutaj wprowadziłeś, Julko. Nie rozumiem. Chodzi o to, że podobasz się nam obu. Tak. I my się bardzo z tego powodu kłócimy. I boimy się, że się pozabijemy. Dlatego chciałybyśmy, żebyś wybrał jedną z nas. No, muszę powiedzieć, że trochę mnie zaskoczyłyście. Okay. Słuchajcie. Lubię was obie, ale nie chcę, żebyście miały przeze mnie kosę. Wiesz, no to już trochę za późno. Po prostu wybierz i będzie po problemie. Tak jak mówiłem, lubię was obie. Obie mi się podobacie, ale no, ledwie się znamy i no, nie potrafię tak jednej z was wybrać. Nie, no to... To w takim razie, co teraz? Nie wiem, ale jeśli macie mieć przeze mnie kwas, to lepiej, żebyście się same dogadały. Ja się nie chcę w to mieszać. Ty wychodzisz, Max! Ej, Max! Stój, zaczekaj. Słuchaj, ja... Przepraszam. Luz, dogadajcie się same, ja wpadnę kiedy indziej, okej? No, zwykły dupek. Najlepiej jakbyśmy żyli w jakimś trójkąciku. Tak, chyba o to mu właśnie chodziło. Taki układ by chciał mieć.